Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 195 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 119 wersety od 65 do 72. Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze zgodnie z Twoim słowem, Panie. Naucz mnie zrozumienia i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom. Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, teraz jednak przestrzegam Twej mowy. Dobry jesteś i dobro czynisz, naucz mnie Twoich ustaw. Zuchwali knują przeciw mnie podstęp, ja całym sercem strzegę Twych postanowień. Otępiało ich serce, porosłe tłuszczem, a ja znajduję rozkosz w Twoim prawie. Dobrze to dla mnie, że doznałem poniżenia, bym się nauczył Twych ustaw. Prawo z ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Piąty rozdział pierwszej księgi machabejskiej opisuje dalsze kampanie wojenne Judy Machabeusza, który prowadzi wyprawy ratunkowe dla prześladowanych Żydów w Galilei i w Zajordanii, pokonując wrogów. I umacniając bezpieczeństwo swojego ludu. Przeczytajmy ten rozdział, aby zgłębić kolejne akty odwagi i strategicznego geniuszu, które umacniają żydowską niezależność i solidarność w obliczu zagrożeń. Gdy okoliczne narody dowiedziały się, że odbudowano ołtarz, a świątynię na nowo poświęcono, tak jak poprzednio. Rozgniewały się bardzo i postanowiły, że trzeba wytępić tych z rodu Jakuba, którzy mieszkają pomiędzy nimi. Zaczęto więc mordować i tępić tych spośród ludu. Juda jednak walczył przeciwko synom Ezawa w Idumei, przeciwko Akrabatenie, bo dokoła osaczali Izraela. Zadał im wielką klęskę, wyparł ich i złupił. Potem przypomniał sobie złości Bajanitów. Oni to bowiem urządzali zasadzki na drodze i przez to byli dla ludu sidłem i zawadą. Zamknęli się przed nim w wieżach, ale on ich oblegał i obłożył ich klątwą, a potem spalił ich wieże razem z tymi, którzy się do nich schronili. Następnie przeprawił się do ammonitów. Tam jednak zastał wojsko mocne i lud liczny pod dowództwem Tymoteusza. Stoczył z nimi wiele bitew, także zostali przed nim starci na proch. Tak, iż ich rozgromił. Zdobył jeszcze Jazer i przynależne miejscowości. Potem wrócił do Judei. Poganie z Gileadu zebrali się także, aby wytępić Izraelitów, którzy mieszkali na ich ziemiach. Oni jednak uciekli do warowni Datema i wysłali pismo do Judy i do jego braci z prośbą: Poganie, którzy mieszkają wokoło nas, zebrali się przeciwko nam, aby nas wytępić. Przygotowują się, aby przyjść i zdobyć warownię, do której się schroniliśmy. Dowódcą ich wojska jest Tymoteusz. Przybądź więc i wybaw nas z ich ręki, mnóstwo nas bowiem już zginęło. Mordują także wszystkich naszych braci, którzy mieszkają w okolicach Tubi, uprowadzili ich żony i dzieci, a mienie im zabrali. Zginęło tam około tysiąca ludzi. Jeszcze nie skończono czytać tych listów, gdy przybyli inni posłańcy z Galilei, którzy z rozdartymi szatami oznajmili tymi słowami. Z Ptolemaidy, Tyru, Sydonu i z pogańskiej części Galilei zebrało się wielu po to, aby nas zgubić. Gdy Juda i lud dowiedzieli się o tych wydarzeniach, zwołano wielkie zgromadzenie, aby się naradzić, jak należy pomóc braciom, którzy są w ucisku, gdyż poganie walczą przeciwko nim. Wtedy Juda powiedział do swego brata Szymona: Wybierz sobie żołnierzy, idź i uwolnij swych braci, którzy mieszkają w Galilei. Ja zaś i mój brat Jonatan pójdziemy do Gileadu. W Judei na straży pozostawił Józefa, syna Zachariasza, i Azariasza, wodza ludu, razem z pozostałą częścią wojska. Rozkazał im: Mówiąc: Stańcie na czele tego ludu ale bitwy z poganami nie rozpoczynajcie tak długo, aż my powrócimy. Potem podzielił wojsko. Z Szymonem trzy tysiące żołnierzy w drogę do Galilei, a z Judą osiem tysięcy żołnierzy do Gileadu. Szymon udał się do Galilei i wiele bitew stoczył z poganami, także poganie zostali przed nim starci na proch, a on ścigał ich aż do bram Ptolemaidy. Z pomiędzy pogan padło blisko trzy tysiące żołnierzy, a on zabrał łupy na nich zdobyte. Zabrał też ze sobą ludzi, którzy mieszkali w Galilei i w Arbatach, razem z żonami i dziećmi, i ze wszystkim, co było ich własnością, i przyprowadził ich z wielką radością do Judei. Juda Machabeusz zaś i jego brat Jonatan przeprawili się przez Jordan i trzy dni szli przez pustynię. Wtedy spotkali się z nabatejczykami. Oni jednak przyjęli ich pokojowo i opowiedzieli im o wszystkim, co się działo z ich braćmi w Gileadzie: że mianowicie wielu z nich jest zamkniętych w Bosorra, w Bosor i Alema, w Kaswo, w Maket i Karnaim, a wszystko to są miasta wielkie i warowne. A także w pozostałych miastach Gileadu są pozamykani. Następnego dnia poganie mają zamiar otoczyć warownie wojskiem, zdobyć je i w ciągu jednego dnia wymordować ich wszystkich. Wtedy Juda razem ze swym wojskiem nagle zmienił swoją drogę i poszedł przez pustynię do Bossora. Zdobył miasto, wszystkich mężczyzn zabił ostrzem miecza, zabrał wszystkie łupy na nich zdobyte, a miasto spalił. W nocy zaś wyruszył stamtąd i udali się w stronę warowni. Rankiem, gdy podnieśli oczy, oto zobaczyli, jak wojsko liczne, nieprzeliczone podprowadzało drabiny i machiny obrężnicze, aby zdobyć warownię. Już zaczynali z nimi walkę. Gdy Juda zobaczył, że bitwa już zaczęta, a zgiełk z miasta od trąbienia i okrzyków wzniósł się aż do nieba, powiedział do żołnierzy swego wojska – walczcie dzisiaj w obronie swych braci. Trzema oddziałami zaszedł ich od tyłu, podczas gdy grano na trąbach i głośno odmawiano modlitwy. Wtedy wojsko Tymoteusza poznało, że to jest Machabeusz i uciekło przed nim. On zaś zadał im wielką klęskę, gdyż tego dnia padło z pomiędzy nich blisko osiem tysięcy żołnierzy. Wtedy zwrócił się w stronę Alema, uderzył na nie i zdobył. Wszystkich mężczyzn zabił mieczem, zabrał wszystkie łupy na nich zdobyte, a miasto spalił. Gdy odszedł stamtąd, zdobył Kaswo, Maket, Bosor i inne miasta Gileadu. Po tych wypadkach Tymoteusz zabrał inne wojsko i rozłożył się obozem pod Rafon z drugiej strony potoku. Juda zaś wysłał zwiadowców, aby obejrzeli obóz, a oni mu donieśli: u niego zgromadziły się otaczające nas narody, wojsko bardzo liczne. Nawet Arabów najęto, aby im pomagali. Rozłożyli się obozem po drugiej stronie potoku i są gotowi wyjść do bitwy z tobą. Juda wyruszył przeciwko nim. Gdy Juda z wojskiem przybliżał się do potoku, Tymoteusz powiedział do dowódców swego wojska: Jeżeli on pierwszy przejdzie do nas, nie będziemy mogli mu się oprzeć, gdyż z pewnością nas pokona. Jeżeli jednak będzie się obawiał i z tamtej strony rzeki rozłoży się obozem, wtedy przeprawimy się do niego i pokonamy go. Gdy Juda przybliżył się do potoku, nad jego brzegiem postawił pisarzy i rozkazał im: Nie pozwalajcie, żeby ktokolwiek pozostał w obozie. Wszyscy niech idą do walki. Sam pierwszy przeprawił się na ich brzeg, a za nim cały lud. Wszyscy poganie zostali przed nimi starci na proch, tak iż porzucili swą broń i uciekli na dziedziniec świątyni w Karnain. Ale oni miasto zdobyli i świątynię spalili razem z tymi, którzy w niej byli. Karnain zostało pokonane i nie mogło się już ludzie przeciwstawić. Wtedy Juda zebrał wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali w Gileadzie, od najmniejszego aż do największego, razem z żonami, dziećmi i mieniem bardzo wielki obóz, aby się udać do ziemi ludzkiej. Przybyli do Efron, a było to miasto wielkie i bardzo mocne, położone w przejściu, i nie można było zboczyć ani na prawo, ani na lewo, aby je ominąć. Trzeba było przejść przez jego środek. Mieszkańcy miasta jednak zamknęli się i bramy zabarykadowali kamieniami. Juda wysłał do nich poselstwo i przemawiał do nich przyjaznymi słowami: Przejdziemy przez twoją ziemię, by wrócić do swego kraju. Nikt wam nic złego nie uczyni, tylko pieszo przejdziemy. Nie chcieli mu jednak otworzyć. Juda więc polecił ogłosić wojsku rozkaz, że każdy ma iść do natarcia z tego miejsca, na którym stoi. Ci więc ludzie, którzy należeli do wojska rozpoczęli bitwę. Cały dzień i całą noc trwała walka przeciw miastu, i miasto zostało wydane w jego ręce. Wtedy wszystkich mężczyzn zabił ostrzem miecza, miasto doszczętnie zburzył, zabrał łupy na nim zdobyte i przeszedł przez miasto po trupach. Potem przeszli przez Jordan na wielką równinę pod Betrzean. Juda zaś do pochodu dołączył tych, którzy pozostawali z tyłu. I przez całą drogę dodawał ludowi odwagi tak długo, aż przyszli do ziemi ludzkiej. Z największą radością weszli na górę Syjon i przyprowadzili zwierzęta na cało całopalenia, bo nikt z nich nie zginął, aż powrócili w pokoju. W tym czasie, kiedy Juda i Jonatan byli w ziemi gileackiej i kiedy ich brat Szymon był w Galilei pod Ptolemaidą, Dowódca wojska Józef, syn Zachariasza i Azariasz dowiedzieli się o bohaterskich czynach, jakich tamci dokonali w czasie wojny. Powiedzieli więc: My także zdobędziemy sobie sławę, pójdźmy walczyć z okolicznymi narodami. Wtedy wydano rozkaz wojsku, które było z nimi, i wyruszyli przeciw Jamni. Ale Gorgiasz i jego żołnierze wyszli z miasta do walki przeciwko nim. Józef i Azariasz zostali zmuszeni do odwrotu i ścigano ich aż do granic Judei, a tego dnia z pomiędzy ludu izraelskiego padło blisko dwa tysiące żołnierzy. Lud poniósł wielką klęskę, bo nie słuchali Judy i jego braci, sądząc, że się wsławią męstwem, a przecież oni nie pochodzili z rodu tych mężów, przez których ręce zostało dane Izraelowi ocalenie. A mężny Juda i jego bracia mieli bardzo wielką chwałę u całego Izraela i u wszystkich narodów, gdziekolwiek dowiedziano się o ich imieniu. Gromadzono się dokoła nich z pochwałami. Juda i jego bracia wyruszyli jeszcze i walczyli przeciwko synom Ezawa w kraju, który leży na południu. Zdobył Hebron z przynależnymi miejscowościami, zburzył jego warownie, a wieże jego dokoła spalił. Potem wybrał się w drogę do ziemi Filistynów i przeszedł przez Marisę. W tym czasie padli w walce kapłani, którzy chcieli się wsławić męstwem i nierozważnie poszli do walki. Juda zwrócił się jeszcze w stronę Azotu, który leży na ziemi Filistynów. Zburzył ich ołtarze, spalił posągi ich bogów, z miast zabrał łupy. Potem wrócił do ziemi ludzkiej. W drugim rozdziale listu do Filipian Święty Paweł nawołuje Filipian do jedności, pokory i wzajemnej miłości, wskazując na Chrystusa jako najwyższy przykład. Opisuje jego uniżenie i posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu, po której Bóg wywyższył go ponad wszystko, aby każde kolano zgięło się przed nim. Apostoł zachęca wierzących do wypracowywania swojego zbawienia z bojaźnią i drżeniem, przypominając, że Bóg działa w nich dla swojego upodobania oraz wzywa do życia bez narzekania i sporów, aby świecili jako światła w świecie. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. A zatem, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą ich cenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Pośród Niego jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w Dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około Waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z Wami wszystkimi. Tak samo i Wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem pośle do was Tymoteusza, abym i ja doznał radości, dowiedziawszy się o waszych sprawach. Nie mam bowiem nikogo równego mu duchem, kto by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy. Bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Wiecie zaś, że On został wypróbowany. Bo jak dziecko Ojcu, tak razem ze mną służył Ewangelii. Jego to mam nadzieję posłać do Was natychmiast, skoro tylko rozejrzę się w swoich sprawach. Ufam zaś w Panu, że i ja sam przybędę niebawem. Uznałem też za konieczne posłać do Was Epafrodyta, brata, mojego współpracownika i towarzysza broni, a Waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, gdyż bardzo tęsknił za Wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o Jego chorobie. Rzeczywiście bowiem zachorował tak, iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad Nim zmiłował, nie tylko zresztą nad Nim, lecz i nade mną, bym nie doznał smutku jednego po drugim. Przeto tym śpieszniej Go posyłam, żebyście wy, ujrzawszy Go, ponownie się uradowali i żebym ja się mniej martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością. A takich jak On otaczajcie czcią. Bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi oddać. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.